Witajcie, ja jestem Konrad, tutaj jest Futbol w 2 minuty. Dziś poznacie historię Realu Madryt. Już teraz dajcie znać w komentarzu, który klub czy piłkarza chcielibyście zobaczyć w kolejnym odcinku. Tymczasem Real Madryt i 2 minuty za 3, 2, 1. 1897. Hiszpańscy absolwenci Uniwersytetu w Oxbridge zakładają drużynę o nazwie Football Sky, zrzeszającą madryckie ekipy. 5 lat później zostaje oficjalnie zarejestrowany zespół pod nazwą Madrid Football Club. W tym samym miesiącu zatrudniono pierwszego trenera w historii, Artura Johnsona. 1905. Madryt zdobywa pierwszy w historii Puchar Hiszpanii, w tamtym czasie uznawany również jako Mistrzostwo Kraju. 1920. Król Alfons XIII nadaje klubowi tytuł Real, czyli królewscy, i od tego momentu pełna nazwa drużyny brzmi Real Madrid Club de Futbol. W 1931 roku Real zdobywa pierwsze mistrzostwo Hiszpanii, nie odnosząc ani jednej porażki w lidze. Rok 43. Los Blancos pokonują Barcelonę w półfinale Pucharu Kraju aż 11-1. Mimo wielu kontrowersji, to najwyższy wynik w historii starć tych drużyn. 1947. Real przenosi się na stadion Santiago Bernabeu, początkowo zwany Nuevo Estadio Chamartín. W 56. królewscy wygrywają pierwszą edycję Pucharu Mistrzów, pokonując w finale francuskie Stade de Reims 4-3. Od tego momentu aż do 60. roku trwała seria zdobycia 5 pucharów mistrzów z rzędu. 1985. Pierwsze zwycięstwo w pucharze UEFA, dziś znanym jako Liga Europy. Rok 98. Po ponad 30 latach królewscy zdobywają puchar Ligi Mistrzów, pokonując w finale Juventus 1-0. Rok 2000. Prezesem Realu zostaje Florentino Perez i sprowadza do klubu Luisa Figo. Ten staje się najdroższym piłkarzem w historii, rozpoczynając erę Galacticos. W latach 2000-2003 oprócz Figo do klubu dołączają takie gwiazdy jak Zidane, Ronaldo czy Beckham, dzięki czemu w 2002 roku Real zdobywa 9. tytuł Ligi Mistrzów. Rok 2007 można uznać za koniec ery galaktycznych. Z klubu odchodzą Ronaldo, Beckham czy Roberto Carlos. 2009. Transfer Cristiano Ronaldo wart 93 miliony euro czyni go najdroższym piłkarzem na świecie. Pod wodzą Zidana Real po 12 latach zwycięża w finale Champions League, pokonując swojego rywala zamiędzy Atletico Madryt. W 2016 Real rozpoczął serię 3 wygranych w Lidze Mistrzów z rzędu, czego nie dokonał żaden inny klub w historii tych rozgrywek. Uff, udało się. Dajcie znać w komentarzu, jaki klub czy jakiego piłkarza chcielibyście zobaczyć w kolejnym odcinku z tej serii i czy w ogóle taka seria wam się podoba na kanale. Jeśli tak, to będę wdzięczny za zostawienie łapy w górę oraz subskrypcji. Zobaczcie również pozostałe filmy na moim kanale. Ja wam dziękuję za dziś i do zobaczenia następnym razem.